Cześć, dzisiaj mam dla was bardzo ważną wiadomość. Paradox wypuścił ankietę, w której można odpowiedzieć na pytania, czy podobała nam się beta. Prawdopodobnie od tego będzie zależeć, czy zepsują tę grę jeszcze bardziej. Teraz pokrótce dla tych, co nie wiedzą, co było w becie. No to na temat jednostek lądowych, to zmieniono rozpiętość bojową. Także rozpiętości bojowe powyżej 27 są po prostu bezużyteczne i nie będzie sensu takich template'ów tworzyć. Zepsuto też wsparcie w bitwie, jednostki nie dołączają do bitwy i to w zasadzie tyle. Statki, no to w statkach jedynym poza małymi jakimiś zmianami typu zwiększeniem jakiś czy zmniejszeniem o kilka procent damage'a jakiejś tam baterii, to ogólnie wszystkie statki w grze będą o 30% droższe, bo zmieniono ustawienia silników, że one po prostu dodają koszt, im lepszy silnik, tym większy jest koszt statku. Samoloty to jedyna dobra rzecz, którą dostaliśmy w becie. W samolotach dostaje się możliwość ulepszenia torped do bombowców morskich, czyli teraz możemy większy damage mieć na tych bombowcach morskich, no i dostaje się możliwość badania bomb samolotów, no i ogólnie to drzewko samolotów się rozwinęło i to jest akurat na plus. Ogólnie ankieta podzielona jest właśnie na te trzy części, które wam teraz opisałem. Możecie tam sobie na to odpowiedzieć, jak jesteście zadowoleni od 0 do 10. Chciałem wam tą ankietę pokazać. Niestety okazuje się, że po wypełnieniu ankiety nie da się zobaczyć jej żadnego podglądu, więc niestety wam tej ankiety nie pokażę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to, co było w becie, bo nagrałem live'a i opisywałem dokładnie, co tam się znajdowało, macie tutaj link teraz w karcie. No i to było na tyle. Pamiętajcie, że zagłosować w ankiecie jest to bardzo ważne rzecz, ponieważ od tego będzie po prostu zależeć, jak będzie w przyszłości wyglądała gra. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!